Radio Kraków. Osiemnasta sześć do godziny 19 w Radiu Kraków. Kolejny program z cyklu Godziny Rektorskie. A dzisiaj ponownie Radio Kraków jest gościem, bo to dzięki uprzejmości Akademii Górniczo-Hutniczej dziś Godziny Rektorskie prosto z klubu Studio. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa. Witam jednocześnie pięciu rektorów krakowskich uczelni, którzy są tutaj obecni na scenie klubu Studio. Jest z nami rzecz jasna gospodarz, profesor Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jest z nami profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych. Dobry wieczór. Profesor Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. Dobry wieczór Państwu. Profesor Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego. Witam serdecznie. A także profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej. Dzień dobry. Dobry wieczór. A skoro dzisiaj program prosto z klubu Studio, no to zapytamy przede wszystkim o projekty kulturalne przygotowywane tak przez uczelnie, jak i przez samych studentów. No ale tradycyjnie, no bo taki mamy czas, musimy rozpocząć od sytuacji epidemiologicznej i od pytań o to, jak funkcjonują panów uczelnie, jak radzi sobie Akademia Górniczo-Hutnicza, jak została zorganizowana praca podczas czwartej fali, która no, jest już z nami od jakiegoś czasu. Profesor Jerzy Lis. No, nie tylko czwarta fala. COVID jest od dłuższego czasu i zaczynamy niestety traktować to troszkę normalnie. To znaczy AGH pracuje chyba jak większość uczelni stacjonalnie i bezpiecznie. No, tak można powiedzieć. I kończymy ten semestr zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa i przewidziane możliwości działania organizacyjnego, ale jednocześnie wszystkie zajęcia były w trybie stacjonarnym i tak doszliśmy prawie do świąt, prawie, bo za chwilę mamy święta i tutaj większość uczelni krakowskich zdecydowała, że ten ostatni tydzień świąteczny i pierwszy po nowym roku będziemy pracować w trybie zdalnym, realizując to, co można, przenosząc i też dostosowując się do kalendarza i naszych zwyczajów no, świątecznych. Popatrzmy na kalendarz między świętami i tradycyjnie, między znaczy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem zawsze studenci mają wolne. No więc tym razem mamy nadzieję, że wytrzymamy tą czwartą falę, przetrzymamy i potem wrócimy do już w styczniu, do końcówki semestru, które też jest dużym wyzwaniem. Widzimy, co się dzieje. Akademia Sztuk Pięknych, rektor Bednarczyk. Z jednej strony ta czwarta fala nas szczególnie mocno dotknęła w stosunku do tego, co się działo wcześniej. Duża ilość zachorowań, w związku z tym duża ilość izolacji. Z drugiej jednak strony to zupełnie inne czasy, kiedy zaczynałem i te pierwsze reakcje były takie nerwowe i strasznie dużo kosztowały energii, bo nie wiedzieliśmy, jak to robić. Teraz natomiast działamy troszeczkę jak pilot w czasie awaryjnego lądowania Jumbo Jetta, punkt po punkcie i dzięki temu funkcjonujemy. Mogłem sobie już pozwolić na to, że zdecentralizowałem wiele decyzji i przekazałem dziekanom, którzy biorąc pod uwagę specyfikę i sytuację na poszczególnych wydziałach reagują natychmiast. Ja jestem i prorektor do spraw kształcenia. Jesteśmy tylko takimi punktami zbierającymi informacje. Więc z jednej strony jest niedobrze, bo bardzo dużo ludzi jest chorych, stosunkowo dużo ludzi jest chorych. Stosujemy tak zwane bańki, czyli nie spotykamy się z sobą nigdy, pewni ludzie z pewnymi ludźmi. Stosujemy metodę hybrydową. Niektóre wydziały są zupełnie zdalne, ponieważ warunki lokalowe nie pozwalają na pracę. Także jest pod kontrolą. Politechnika Krakowska, profesor Andrzej Białkiewicz. Znaczy zajęcia prowadzimy prawie całkowicie w trybie stacjonarnym. To są nieliczne wyjątki, kiedy prowadzimy je zdalnie. Myślę, że zarówno studenci, jak i wszyscy pracownicy zachowują się bardzo odpowiedzialnie. Te wszystkie odległości są przestrzegane, maseczki są zakładane we wszystkich pomieszczeniach.
Stosunkowo niewielka jest ilość zachorowań zarówno wśród studentów, jak i wśród pracowników. Tutaj, tak jak powiedział rektor Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, myśmy podjęli taką decyzję, że między 20 grudnia a 10 stycznia przechodzimy na pracę zdalną. To daje studentom 3 tygodnie bycia poza uczelnią, czyli przez te 3 tygodnie nie ma kontaktów. Również tutaj rektor Lis już powiedział, że to jest czas, kiedy to nie jest 3 tygodnie zajęć. Politechnika Krakowska w tym czasie ma tylko 4 dni robocze zajęć, dlatego bo pozostałe dni ustaliliśmy jako dni wolne, które już były wcześniej zaplanowane. Myślę, że sytuacja jest w miarę ustabilizowana. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja po 10 stycznia. Mamy nadzieję, że to wszystko w jakiś sposób wyhamuje. Czyli podobnie jak cały sektor związany z edukacją, profesor Sylwester Tabor, Uniwersytet Rolniczy? W przypadku naszej uczelni działamy w ten sposób, że już plany układane na ten semestr były w ten sposób i harmonogramy zajęć, że wszystkie ćwiczenia, seminaria były w formie stacjonarnej, natomiast był obowiązek ułożenia wykładu w ten sposób, że był dzień wykładowy i on był przeniesiony do formy zdalnej. W konsekwencji jeden rocznik studiów nie był obecny w danym momencie na uczelni, co wpływało troszkę na rozrzedzenie ilości osób przebywających w budynku i to było utrzymywane. W rezultacie tych wyłączeń nie było wiele. Większe wyłączenia były niestety w przypadku administracji, gdzie pracownicy, szczególnie młodzi pracownicy, w związku z zachorowaniami dzieci musieli przebywać razem z nimi na kwarantannie. W rezultacie umożliwialiśmy im pracę zdalną w miarę takich możliwości i w zasadzie praca była kontynuowana, nie zdarzały się jakieś przerwy. Nauczyliśmy się już reagować elastycznie. W zasadzie, jeżeli spływają do nas wszystkie informacje, my już mamy opracowane procedury, pewne już sprawdzone systemy i po kolei wdrażamy albo wariant A, albo wariant B, albo wariant C. Mniej więcej w ten sposób. Profesor Wojciech Widłak, Akademia Muzyczna. Zasadniczo kształcimy stacjonarnie. Od początku roku wdrożyliśmy system, w którym właśnie tę decentralizację, o której wspomniał rektor Bednarczyk. Dziekani podejmują decyzje dotyczące ewentualnych wyłączeń i przeniesienia do kształcenia zdalnego. Jeśli chodzi o przypadki zachorowań, wzrost jest, ale nie jakiś dramatyczny. Oczywiście reagujemy na każdy z tych przypadków. Jesteśmy małą uczelnią, więc każdy z tych przypadków przeżywamy, bo to jest ten profesor czy tamten student. Znamy każdego praktycznie osobiście. Nie przewidujemy teraz wyłączenia w tym tygodniu przedświątecznym i przeniesienia zajęć do wirtualu. Oczywiście jest taka możliwość, ale w poszczególnych przypadkach kierunków, specjalności, grup. Natomiast nie robimy tego. No, myślę, że to jest uzasadnione przede wszystkim tym, że realizujemy projekty artystyczne, to po pierwsze, ale poza tym mamy to kształcenie w relacji mistrz-uczeń. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że 23 listopada, a więc po ostatniej audycji, udało nam się zrealizować koncert chóru i orkiestry Akademii w Centrum Kongresowym. To było wielkie wydarzenie w rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego, naszego patrona. Mamy też projekty tuż po przerwie świąteczno-noworocznej, więc musimy no niestety tę ciągłość zachować, niestety na szczęście, w miarę możliwości. To tak zamykając sprawę COVID-19, choć pewnie od epidemii, od pandemii nie uciekniemy aż do końca tego programu i pewnie wielokrotnie w tym cyklu będziemy do tego problemu powracać, to tak na koniec krótko, to jakie są warunki tego powrotu do normalności, do nauki w trybie stacjonarnym, tak jakby wszystko było w miarę normalnie? Czy to w ogóle w panu ocenie jest możliwe w drugim semestrze, profesor Lis? Myślę, że nie jest możliwe, że musimy się nauczyć żyć z COVID-em. Już nauczyliśmy, to wszyscy czują. To, że nie pojawiamy się jako uczelnie w mediach w związku z COVID-em, to świadczy też o tym, że jesteśmy w stanie dostosować się do sytuacji, a sytuacja jest do końca nieprzewidywalna. No wiemy, co się stało 2 dni temu, nowe obostrzenia, nowe regulacje, które musimy reagować i też to, co koledzy tu mówili, na chyba wszystkich uczelniach nauczyliśmy się reagować w miejscu, gdzie jest zagrożenie. To znaczy także i na naszej uczelni dziekani, kierownicy katedr, prowadzący zajęcia reagują w danym momencie i to się sprawdza. To się naprawdę sprawdza, bo nie ma nic gorszego jak taka ogólna panika.
która na pewno się już nie powtórzy i na pewno uczelnie są przykładem bezpiecznej i dobrej organizacji ze zrozumieniem sytuacji. Cały czas pamiętamy o tym, jakie jest zagrożenie, bo chcę powiedzieć przykrą rzecz. My to musimy, po prostu koledzy i koleżanki odchodzą. Odchodzą mamy najgorsze wiadomości, informacje o skutkach COVID-a, najgorsze, jakie można sobie wyobrazić. I to jest straszne. Profesor Bednarczyk, warunki powrotu do normalności z pana perspektywy i czy w ogóle to osiągalne w tym roku akademickim? Wolę myśleć, że ta pandemia się nigdy nie skończy, a my będziemy działać i funkcjonować normalnie. To jest myślenie, które ma podstawy racjonalne do tego, żeby się przygotować. A jeżeli to dziadostwo zniknie, to tylko będę szczęśliwy. Kontynuując ostatnie zdanie mojego poprzednika, parę dni temu pochowaliśmy mojego poprzednika, profesora Stanisława Tabisza. To są rzeczy, które dotykają, ale to są rzeczy też, które uczą. Częścią bycia gotowym na funkcjonowanie z COVID-em jest umiejętność dbania o siebie nawzajem. I jeżeli się tego nauczymy, to cała reszta, te wszystkie procedury, systemy będą nam służyć. Rektor Białkiewicz, to jest właśnie ta normalność, w której jesteśmy, innej normalności nie będzie? Znaczy nie wydaje się, żeby w kolejnym semestrze COVID całkowicie zniknął i żebyśmy mogli przejść do zupełnej normalności. Mamy opracowane różne warianty, różne procedury, jesteśmy przygotowani, reagujemy na bieżąco na każdą sytuację. Niemniej też to zachowujemy wszystkie warunki bezpieczeństwa, tak żeby nie prowokować niepotrzebnych sytuacji. Niektóre imprezy zostały odwołane, zwłaszcza teraz te imprezy świąteczne, które przenieśliśmy online, tak żeby niepotrzebnie nie prowokować zbędnych sytuacji. I o tym będziemy za moment mówić w tej zasadniczej części naszej dyskusji. Rektor Tabor, krótko, innej normalności nie będzie, przynajmniej pewnie w tym roku akademickim. Znaczy się, ja się boję tego, że my możemy podchodzić, że to jest normalne, co jest w tej chwili. Dlatego, że w tym momencie powodujemy jeszcze większe zagrożenie. A uważam, że jednak powinniśmy cały czas o tym pamiętać, że mamy stan zagrożenia, dlatego zwracamy tę uwagę na to, jak spotykamy studentów, noście maseczki, bo to jest coś, czym wy dbacie o swojego kolegę, koleżankę, nie o siebie, o drugiego człowieka. Zwracajcie na to cały czas uwagę. Nawet jak pojedziecie do domu na święta, to pamiętajcie, że przyjechaliście ze środowiska. Dla nas wszyscy tutaj siedzących, szczególnie dla rektora Lisa, rektora Białkiewicza, takim papierkiem lakmusowym są akademiki. Bo tam jest ta społeczność najbardziej zagęszczona. Studenci wybrali akademiki z tego powodu, że wybierając mieszkania musieliby zapłacić jakieś tam wpisowe wadium czy coś innego. W przypadku akademików jest większa elastyczność. Jeżeli my widzimy, że w akademikach nie ma zachorowań, to znaczy się, że naprawdę mamy bardzo dobrych studentów. Rektor Widłak. No muszę powiedzieć, że normalnością tego nie nazwałbym, tego co mamy w tej chwili, ale bardziej niż na tym, czy wrócimy do tej normalności, jednak skupiam się ja i moi współpracownicy, myślę, że w ogóle cała społeczność uczelni na tym, w jaki sposób teraz funkcjonować i staramy się funkcjonować w maksymalnym stopniu, tak jakbyśmy funkcjonowali w tej normalności, ale normalność to nie jest na pewno. Wspomnieli panowie, że COVID zmienia kalendarz również imprez kulturalnych, to jest ta zasadnicza część naszej dyskusji, to też będzie pytanie o rolę kultury w misji uczelni. Oczywiście w wypadku uczelni artystycznych, no to się rozumie samo przez się. No nie trzeba kontynuować, ale chętnie oczywiście tutaj posłuchamy i rektora Bednarczyka, i rektora Widłaka. Ale rozpoczynam od rektora Lisa, bo wiem, że na przykład Akademia Górniczo-Hutnicza stawiać będzie w tym nowym roku, nie akademickim, ale w tym jeszcze, przepraszam, nie w tym roku akademickim, dobrze powiedziałem, na działania parateatralne. Tak, no ja bym zaczął od tego, że tak jak pan redaktor, że nie wyobrażam sobie w ogóle środowiska akademickiego bez kultury. Nie tylko kultury akademickiej, tak jak mówię, ale bez kultury. I chyba najlepszym przykładem jest miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. No dlatego ten Klub Studio to jest rzeczywiście serce kultury AGH, ale co też serce kultury miasteczka tutaj. Te 10 tysięcy studentów, o którym przed chwilą mówiliśmy,
ma swoje miejsce na wszelką działalność, nie tylko kulturalną, ale związaną z integracją i przygotowując się, czy nawet nie przygotowując, myśląc o dzisiejszym spotkaniu, no chcę powiedzieć, że kilkanaście zespołów artystycznych, które jest na uczelni, które było zawsze, no, od już legendarnego zespołu pieśni i tańca Krakus, na każdym z naszej uczelni jest ten element kultury, chór, orkiestra reprezentacyjna, czyli ta tradycyjna, górnicza. To wszystko jest przykładem tego, że AGH od początku, tak jak większość uczelni, ten element misji wychowania przez kulturę, miejsce realizacji się poza naukowej i dydaktycznej ma i będzie miało. I to też jest duży element wszelkiej naszej działalności, aktywności studenckiej. No i wreszcie są tu pewne inwestycje. No my ten klub studio chyba największy, a jeżeli nie największy, to najnowocześniejszy w tej chwili w Polsce, jest też przykładem tego, jak my uczelnie inwestujemy w tą techniczną stronę kultury. Więc parakulturalne, no właśnie te zajęcia typu LARP, które czekam, to jest jedna z inicjatyw, nie konkurując tutaj z panią rektor Segdą, absolutnie, będziemy bawić się grami teatralno-kulturalnymi i to będzie ciekawe. Zapraszamy już na. Rozumiem, że też fakt, że uczelnia stawia na LARPy, wypływa w jakiejś mierze również z tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Rektor Bednarczyk, kiedyś pamiętam, przekonywał pan, że ta zmiana, którą przyniosła pandemia, sprawi, że ta sztuka stawiać będzie na ten wymiar społeczny bardziej niż do tej pory. ASP zresztą było widać ostatnio też podczas tych działań na Wesołej. To znaczy, jak się teraz zmienia ten profil, ta oferta kulturalna. Mówię o ofercie, nie o samym studiowaniu, ale o ofercie kulturalnej skierowanej do wszystkich odbiorców miasta. Rektor Bednarczyk. Mieliśmy to szczęście w nieszczęściu pandemii, że udało nam się utrafić z programem Open Eyes Art Festival akurat w ten okres, kiedy mogliśmy się spotykać na żywo. To wykazało niezbicie, że głód przebywania razem i głód udziału w kulturze jest gigantyczny. Musieliśmy bardzo dbać o to, żeby nie doprowadzić do przegęszczenia w trakcie tych imprez. Ale oferta to nie jest coś, znaczy oferta kulturalna to nie jest coś, co mnie zajmuje. Ja się na szczęście tym nie muszę zajmować, bo my jesteśmy jedną wielką ofertą kulturalną. My troszeczkę działamy, my Akademia troszeczkę u siebie jako środowisko działamy troszeczkę na zasadzie ruchów Brauna, czyli te drobne ruchy cząsteczek zawieszonych w płynie, które nie mają jednego kierunku. Każdy jakby swoje robi, i studenci, i profesorowie, i ludzie spoza Akademii, i gdzieś to wszystko tworzy jakieś takie migotanie wspaniałe, kulturalne. To, co mnie ostatnio najbardziej natomiast zajmuje i dotyka i każe mi stawiać pytania, to jest to, czy kultura i sztuka działa w przestrzeni wolności u nas. I nie wchodzę teraz na strefę polityczną, ale jednak zaczynam odczuwać niepokój, że dopuszczamy się czasami pewnych zbyt daleko posuniętych regulacji. To jest niepotrzebne. Możemy zaufać artystom i możemy zaufać odbiorcom, i to jest konieczne. Ta bezwarunkowa wolność budowania oferty jest koniecznością, bo bez tego sztuka zdechnie. My przez sztukę i przez kulturę pytamy się o swoją tożsamość. Studenci są w takim wieku, kiedy to jest palące pytanie, kim jestem, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy, że jestem studentem, co to znaczy, że jestem tu i teraz. I my musimy im dać się wykrzyczeć, wypowiedzieć, wyśpiewać, wymalować.
ten festiwal był świadectwem tego, że nie musimy być tacy sami i jednorodni, żeby to wszystko było dobre i pozytywne. To mnie bardziej frapuje. Ja sam siebie, ponieważ no każdy mam swoje poglądy i swoje punkty widzenia i na swój sposób rozumie świat, ja sam siebie muszę bić po łapach, żeby się nie wypowiadać jakoś jednostronnie na tym. Na miły Bóg, naprawdę kultura i sztuka poradzą sobie bez tego, żeby rektorzy i inni regulowali ją. Nie bójmy się tego. Ale w słowach rektora Bednarczyka usłyszałem, może się mylę, może nie, również odniesienia do dyskusji choćby wokół dziadów. No ale to zostawmy sobie, rozumiem, że w jakimś sensie trafione. Rektor Białkiewicz, Politechnika Krakowska, w jaki sposób te inicjatywy kulturalne teraz są profilowane przez pandemię, jak się zmieniają? Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zaangażowanie uczelni w różne wydarzenia kulturalne, animowanie tych wydarzeń jest niezwykle istotne. Ja pokusiłbym się nawet o takie stwierdzenie, że to jest szczególnie ważne, szczególnie istotne dla uczelni technicznej. Bo tu nie chodzi tylko o kształcenie kadr inżynierskich. Tu chodzi o wszechstronny rozwój człowieka. Musimy dbać o inne aspekty tego rozwoju, nie tylko o te aspekty inżynierskie. Politechnika była od początku swojego istnienia bardzo przyjaznym miejscem dla talentów związanych z kulturą, z talentów artystycznym. Najlepszym przykładem tego to wspaniałe kariery naszych wychowanków. Tutaj wymienię może kilka osób, to właśnie w murach Politechniki Krakowskiej rodziły się takie kariery jak Marek Grechuta, Jan Kanty-Pawluszkiewicz, Sebastian Karpiel-Bułecka, Krzysztof Trebunia-Tutka, Zdzisław Beksiński, reżyser Jerzy Majewski, scenograf Jerzy Skarżyński, Jan Karpiel-Bułecka, również i inni znani aktorzy, twórcy kultury w różnych dziedzinach, czy dziennikarze. Naszymi studentami byli też Sławomir Mrożek czy Andrzej Mleczko. Dzisiaj mamy również znakomitych artystów występujących na scenach operowych, którzy zaczynali u nas naszą karierę. Mamy też takie swoje miejsce związane z kulturą, to studencką kulturą, czyli to jest klub studencki Kwadrat w Czyżynach, położony obok osiedla studenckiego. Tutaj odbywają się znakomite koncerty, zapraszamy znakomitych artystów. Jest to animowane przez studentów, oni jak gdyby tą działalność mocno prowadzą. Mamy też zapis w statucie Politechniki Krakowskiej, że misją naszej uczelni jest również dbałość o wszechstronny rozwój całej społeczności akademickiej, również wartości humanistycznych, działalności artystycznej, społecznej i kultury fizycznej. Staramy się tą misję bardzo starannie realizować, zapewniając naszym studentom szerokie możliwości udziału właśnie w pasjach czy rozwijania pasji pozanaukowych, działalności kulturalnej, sportowej przy wykorzystywaniu wolnego czasu. Mamy również swój chór akademicki Kantata, który no zajmuje znaczące miejsca w różnych konkursach. No za 3 dni będzie również w konkursie chórów na rynku głównym w Krakowie będzie występował. To właśnie z tego chóru pochodzą te talenty, które występują na scenach operowych. Mamy również w naszej uczelni, funkcjonuje pod naszym patronatem Krakowska Orkiestra Staromiejska. Staramy się tą kulturę rozwijać. Tak jak mówię, wydaje mi się, może to jest subiektywne moje zdanie, ale że to jest szczególnie ważne w uczelni technicznej. To są zupełnie inne spojrzenia na zagadnienia techniczne, nie tylko przez pryzmat nauk inżynierskich. To ja do tej misji powrócę za moment, ale jeszcze wcześniej rektor Tabor i rektor Widłak, rektor Tabor Uniwersytet Rolniczy, w jaki sposób te inicjatywy kulturalne, no ta sytuacja bieżąca zmieniła jakichś nowych, być może uczelnia poszukuje form wyrazu, czy też tego budowania przekazu kulturalnego. Ja powiem tak, że my wszyscy traktujemy kulturę jako element wychowania na uczelni studentów, którzy do nas przychodzą. Dlatego kiedyś mówiłem, że na pierwszym stopniu studiów wprowadziliśmy taki obowiązkowy blok kształcenia, to jest historia, kultura i tradycje regionu.
Studenci tam stają się pewnego rodzaju elementem, animatorami kultury. Mają wymyślić imprezę kulturalną, mają tą imprezę zorganizować. My po prostu im w tym nie przeszkadzamy, tylko pomagamy. Kraków stwarza takie możliwości, że można naprawdę czerpać wzory, nawet w innych uczelniach, tutaj wśród naszych uczelni, jak siedzimy razem. I w rezultacie dla swoich grup studentów tworzyć tego imprezę. Oni są najlepszymi recenzentami, koledzy, koleżanki, co robimy. I ponieważ jest to blok programów, który musimy zrealizować w ramach procesu kształcenia, więc pomimo okresu pandemii on musiał być zrealizowany i się odbyć. I te formy musieliśmy nowe znaleźć. Akurat mamy to dla tych celów mamy bardzo prostą organizację, ponieważ mamy Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego, które dysponuje wszystkimi klubami, znaczy wszystkimi dwoma klubami, czyli klubem Arka, tym największym przy Alejach 29 listopada i klubem Buda przy ulicy Jabłonowskich, tutaj prawie w centrum Krakowa. Klub Arka jest przede wszystkim ukierunkowany na imprezy większe, powiedzmy sobie z udziałem około kilkuset osób. Klub Buda jest to kameralny, raczej literatura, raczej jazz, raczej poezja śpiewana, tego typu imprezy, które nie wymagają licznej publiczności, raczej publiczności już, która jest zapoznana z tego rodzaju sztuką i one są realizowane przy skromniejszej obsadzie. W klubie natomiast Arka mieliśmy to szczęście, że akurat przed pandemią albo w trakcie nawet pandemii oddaliśmy ten klub w nowej siedzibie z tymi nowoczesnymi systemami streamingowymi, z nagraniami i w rezultacie w ten sposób realizowane są te przedsięwzięcia. Chór, zespół góralski Skalni, czyli to, z czego uczelnia słynie, zespół sygnalistów Haggard myśliwskich, tu jest z kolei element kultury łowieckiej. One cały czas działają, funkcjonują. Ja na przykład polecam, aby na stronach internetowych zobaczyć sobie nagranie chóru z okazji tej największej, w okresie tej największej pandemii, wtedy, kiedy nie można było nawet występować, poprzez właśnie te nowoczesne technologie nagrano utwór Czas nas uczy pogody i w rezultacie no, bardzo duże, liczne odtworzenia. Naprawdę uwielbiam ten utwór w wykonaniu naszego chóru. Zachęcam, można zobaczyć te nowe technologie. Profesor Wojciech Widłak, rozumiem, że pewnie można było powtórzyć za rektorem Bednarczykiem. No my jesteśmy tą kulturą, w związku z tym nie musimy żadnej oferty tworzyć, to z jednej strony. Z drugiej strony też trzeba przypomnieć, o czym pan już dzisiaj wspominał, o tym dużym przedsięwzięciu związanym z 80. rocznicą urodzin Krzysztofa Pendereckiego, a patrona Akademii Muzycznej, tak jak rektor Bednarczyk mówił o Open Eyes Economy Summit i oczywiście festiwalu związanym z tą imprezą. No, ja nawiązując do tych zespołów, o których mówili moi przedmówcy, chciałbym zauważyć, że one w wielu wypadkach są prowadzone właśnie przez absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Bardzo się z tego cieszę. To jest jeden z takich dowodów właśnie w tej współpracy, współegzystencji uczelni krakowskich. Zwróciłbym uwagę też, że Kraków oddycha kulturą na wielu różnych poziomach. To nie jest tak, że uczelnie artystyczne są utożsamiane z kulturą tego miejsca. Nie. Ja myślę, że można nawet powiedzieć, że ta kultura Krakowa istniejąca od wielu wieków znajduje potwierdzenie albo rozwinięcie czy podstawę w egzystencji tej kultury w społecznościach innych uczelni. To jest niezwykle właśnie ważne, że ta kultura jest żywa w innych społecznościach, a nie zamknięta w obrębie uczelni artystycznych. Co nie zmienia faktu, że oczywiście taka uczelnia, na przykład jak Akademia Muzyczna, w znaczącym stopniu tę kulturę buduje tutaj, tworzy, ale ta kultura również właśnie istnieje w tych wszystkich klubach, w tych zespołach, w których śpiewają, czy tańczą, czy grają również, no można powiedzieć amatorzy, ale pasjonaci muzyki. To jest naprawdę fundament kultury społecznej w społeczeństwie, w całym kraju. Czy to, jak panowie tutaj powtarzali, że w misji uczelni wpisany jest szeroko pojmowany rozwój, również związany z tymi kompetencjami kulturowymi, to czy to oznacza, że to akademia decyduje o kompetencjach kulturowych i kapitale kulturowym młodych ludzi, a potem już dorosłych? Profesor Jerzy Lis. Ja myślę, że tutaj z jednej strony akademia, to znaczy akademia jako instytucja, ale powiedziałbym, wróciłbym do tego, co mówił pan rektor Widłak i właściwie koledzy.
to są pasje i realizacja, samorealizacja osób. Weźmy pod uwagę, że przychodzą do nas wspaniali ludzie i nikt nie jest monotematyczny. Każdy ma swoją wizję życia, swoje pasje, swoje, można powiedzieć, hobby na różnym i to realizujemy na uczelniach, które jakby są ukierunkowane, jeżeli chodzi o dyplom, troszkę inaczej, bo nie mówimy tylko o uczelniach technicznych, mówimy też o Uniwersytecie Jagiellońskim, realizujemy, dając możliwość tym młodym ludziom tej swojej szerokiej działalności. Przecież to wszystko są, bym powiedział, amatorzy przez duże A. Wspaniali ludzie, a potem może się okazać, że transfer jest też, panie rektorze Wojtku, w drugą stronę, bo niektórzy tutaj objawiają swoje talenty i idą na Akademię Muzyczną, czy uniwersytety, czy ASP. Chcę powiedzieć, że te przykłady tych transferów, tego kształtowania szeroko rozwoju swojej osobowości jest bardzo dużo. Dla mnie takim przykładem moim, bo ja jestem ceramik, jest Wiesław Ochman, który tu objawił i nie muszę powiedzieć, gdzie zaszedł w swojej karierze. Mamy wiele elementów wspólnego kształcenia tutaj z panem rektorem Andrzejem Bednarczykiem. Przecież wiemy, że są mocne styki techniki, technologii z twórczością artystyczną. U mnie najbardziej aktywne jest koło ceramiki, które ostatnio, nie wiem czy wiecie państwo, zrobiło skrzypce porcelanowe, na którym był wspaniały koncert 10 na teraz grudnia, na Dzień Barbórki, koło naukowe pokazało takie dzieło artystyczno-technologiczne i nie pamiętam nazwiska wspaniałej skrzypaczki, która miała koncert na tych skrzypcach. Myślimy o wspólnym kształceniu w zakresie designu. Wiele. No, wyjdźmy tutaj na zewnątrz, mamy murale, które też są jakimś elementem artystycznym na miasteczku. Tych styków i możliwości realizacji, ta misja rozwoju osobowego jest powszechną misją. I my tylko umożliwiamy młodzieży wspaniałą realizację swoich pasji. Te pasje są fantastyczne. To pytanie w takim razie do rektora Bednarczyka, bo to interesująco zabrzmiało ta ścisła współpraca Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie mówimy o przemysłach kosmicznych, na przykład z Akademią Sztuk Pięknych. No i co z tym designem, panie rektorze? Zanim zacznę, to nie mogę się oprzeć od takiego rozładowania atmosfery. Zacytuję profesora Lisa, amator przez duże A. W mojej opinii jest lepszy niż twórca przez duże TW. Także tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się podzielili na profesjonalistów i amatorów, bo kultura i sztuka to jest jeden tygiel, który na wielu poziomach funkcjonuje i jedno bez drugiego nie funkcjonuje, bez ludyczności, bez wspólnego spędzania czasu, przez po prostu zabawy, bez tego zawieszenia, powagi. Kultura też nie funkcjonuje, zresztą w tak zwanej muzyce poważnej wiele jest takich żarcików schowanych przez kompozytorów i przez wykonawczych. I to tak zwana muzyka poważna nie zawsze ma z tą powagą dużo wspólnego. A jeśli chodzi o design, to tak, oczywiście to jest coś, co musi funkcjonować na styku wielu dziedzin. Szczególnie dzisiaj, kiedy projektowanie już się nie obędzie bez sprzętu komputerowego, bez informatyki, kiedy te technologie są obecne. Zresztą nie ma sztuki bez technologii. Ja osobiście już sam akt komponowania nazywam pewnym działaniem technologicznym, bo to jest pewien sposób, pewna metoda, która jest konieczna, chociaż niewystarczająca do tego, żeby powstało dzieło sztuki. A nie trzeba mówić o designie, możemy też mówić o sztukach tak zwanych pięknych, czy sztukach czystych, które są zawsze gdzieś z technologiami, z tymi wysokimi
wysokimi technologiami. Ja śledzę z wypiekami zawsze relacje z takiego programu Sztuka w Celnie, w tym ośrodku badawczym. Tam można, artyści aplikują o granty i aplikują o pobyty. I jednym z fundamentalnych warunków zdobycia takiego pobytu w Celnie jest to, że regularnie muszę odbywać spotkania, rozmawiać z naukowcami. I ten styk okazuje się bardzo płodny i niesamowity. Rozmawiamy z profesorem Lisem, rozmawiamy z profesorem Taborem o wspólnych projektach dydaktycznych, bo się okazuje, że sztuka w wieży z kości słoniowej właściwie rzadko ma rację bytu tak naprawdę, więc my szukamy, poszukujemy jakiejś wspólnoty. Już nie wspomnę o profesorze Chowoniewskim, który u nas tworzy pracownię audiosfery. Okazuje się, że tutaj gdzieś między nami też są konieczne przebicia. W ogóle cały dzisiejszy świat to są niesamowite wzajemne przebicia, że tak powiem, takie przeskoki iskier, które są najwspanialsze, ponieważ one zaskakują. Najgorszy jest twórca, już nie powiem który jest w stanie przewidzieć, co mu wyjdzie pod pędzlem albo pod ołówkiem. No, rektor Białkiewicz, pytanie w takim razie, idąc za tym tropem, pytanie do rektora Politechniki Krakowskiej o te możliwe interdyscyplinarne działania, choćby na przykład z Akademią Sztuk Pięknych. No, tu również działamy z Akademią Sztuk Pięknych. No, mamy na Wydziale Mechanicznym kierunek związany z designem i tutaj pracownicy Akademii w ścisłym związku pracują u nas, ale jeżeli mówimy tutaj o kulturze, to nam zależy na wszechstronnym rozwoju studenta, przy czym zależy nam na wydobyciu jak gdyby jego indywidualności. Mówiłem o chórze, mówiłem o orkiestrze staromiejskiej, ale mamy również w naszej uczelni trzy galerie, czy duże znane galerie, Galeria Gil, Galeria Kotłownia, galeria przy ulicy Kanoniczej. Tam mamy organizowane, mamy również galerię w Muzeum Politechniki. Organizujemy wystawy. Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby. W tych wystawach biorą udział nasi studenci, ale biorą również udział studenci Akademii Sztuk Pięknych i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych. Od lat to już stało się taką tradycją. Zależy nam przede wszystkim w rozwoju kultury, znaczy w propagowaniu kultury, indywidualne podejście do każdej osoby, do każdego studenta. To, co jego najbardziej interesuje, żeby swoje zainteresowania rozwijał, żeby się wykazywał tym, co potrafi zrobić najlepiej. Rektor Sylwester Tabor, tu współpraca między Uniwersytetem Rolniczym a wyższymi szkołami, akademiami artystycznymi mogła być ciekawa, no ale tutaj od razu się odpowiedzi nasuwają, no artyści krajobrazu, albo choćby arboretum, tutaj patrzę na rektora Widłaka, no i oczywiście na patrona Akademii Muzycznej, no ale rozpocznijmy od Uniwersytetu Rolniczego. Znaczy ja bym chciał wrócić do pierwszego wątku pana redaktora, czy do tego i do tej misji, nie? Mi się tak wydaje, że dzisiaj po latach, gdzie zwracaliśmy dużą uwagę na wiedzę, następnie umiejętności, pojawiają się lata postaw. Szczególnie one będą istotne po tym okresie pandemii. I teraz w przypadku, oczywiście my te postawy budujemy na wiedzy i umiejętnościach, ale tam jeszcze jest coś więcej. I to coś więcej daje właśnie kultura. A ta, która jest tworzona właśnie w ramach programów studiów, wspólnie w obszarze, w którym działamy, tym większą ma wartość. Ja mam takie swoje marzenie, które rozmawiałem z rektorem Bednarczykiem, pewnie mi przypomni kiedyś, że moim marzeniem jest to, dlaczego my, jak tu siedzimy, nie jesteśmy w stanie stworzyć w Krakowie Międzynarodowej Szkoły Architektury Krajobrazu. Przecież potencjał nasz jest potężny. Mamy artystów, mamy architektów i my mamy tych, którzy zajmują się zieleniem, urządzaniem zieleni, projektowaniem zieleni. Sztuka ogrodowa dzisiaj cieszy się bardzo dużym powodzeniem, szczególnie jeżeli patrzymy na te zielone dachy, zagospodarowanie balkonów pod tym względem, tymi roślinami. To są naprawdę kompozycje, które nas zaciekawiają, potrafimy na nie patrzeć z podziwem, bo nie wiemy na przykład, przepraszam, za miesiąc, jakie to będzie miało kolory, bo niestety proces
proces wegetacji zachodzi i wszystko się zmienia wokół nas. Więc ja mówię, tu jest kolosalne wyzwanie dla naszych uczelni i dla naszej współpracy. Przecież my przez taką szkołę, mi się wydaje, międzynarodową, moglibyśmy przyciągnąć naprawdę bardzo dużą rzeszę studentów z zagranicy, dając im bardzo dobre narzędzie później do pracy. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób staramy się również dbać o to, o te postawy, my już zaczynamy tak de facto na pierwszym roku. Bazujemy oczywiście na tradycji tej, która jest dla nas największą wartością, mianowicie mamy ten klub Buda i słynny zespół pod Budą, który powstał jeszcze za czasów Wyższej Szkoły Rolniczej i twórcy tego klubu wymyślili kolejne etapy rozwoju. Mamy bal Beana dla pierwszego roku. W tym roku był ten bal Beana wydziałowy dla dwóch roczników, bo w poprzednim okresie musieliśmy go niestety odwołać. Ale już w tym roku odbył się dla dwóch roczników bardzo duże zainteresowanie. Później pan Pawłowski, no jeden z liderów akurat klubu pod Budą, powołał coś takiego, co się nazywa MTA, Międzywydziałowy Turniej Artystyczny, czyli wydziały już w grupach wieloosobowych prezentują w zasadzie utwory sceniczne. Od występów recytatorskich, poprzez różnego rodzaju utwory muzyczne, to już jest teatr. To już jest teatr, nie? Jesteśmy w stanie to podziwiać i w ten sposób dbamy o ten rozwój postaw. Bardzo dużo ciekawych wątków. Najpierw ta współpraca dotycząca designu międzyuczelniana, teraz pomysł związany ze sztuką krajobrazu. Myślę, muzyka doskonale by się wpisała również w sztukę krajobrazu, profesor Wojciech Widłak. No, pozwolę sobie zauważyć, że sztuka ogrodowa to także muzyka ogrodowa. Natomiast jeśli chodzi o takie arboretum jak to lusławickie, to jest to potężnych rozmiarów kompozycja, która powstała w wyobraźni artysty, jakim był przecież Krzysztof Penderecki. Ja bym jeszcze chciał wrócić krótko do wątku, do tego pytania, co zmieniła ta obecna sytuacja pandemiczna, bo jeśli chodzi o muzykę, jeszcze o tym nie wspomniałem, a myślę, że w kulturze muzycznej zmieniła naprawdę wiele i to być może na trwałe, ponieważ zwróćmy uwagę, jest w tej chwili bardzo mocno obecny jako środek nagranie i streaming. To oznacza z kolei zmianę w relacji wykonawca i odbiorca, ponieważ tą istotą spotkań z muzyką jest właśnie ten kontakt osobisty. To jest także idea spotkania wspólnotowego publiczności. To się bardzo zmieniło. Ponadto udostępnienie na taką skalę przestrzeni w internecie spowodowało, no można powiedzieć, pewne trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o kryteria, o gusta, o także środki przekazu, bo one musiały się zmienić odpowiednio do technologii. Tak więc te technologie medialne zaczęły pełnić nieco inną rolę niż dotychczas, a jednocześnie, i to jest bardzo mocno odczuwalne w sztuce tworzonej przez muzyków, ta rzeczywistość wkroczyła bardzo mocno do ich twórczości. To nałożyło się być może też na pewną taką tendencję do tworzenia sztuki i do estetyki relacyjnej, ale rzeczywiście pandemia spowodowała, że właściwie sztuka stała się taką formą dramatycznego wołania, bardzo radykalnie nieraz sformułowanych wypowiedzi wypływających właśnie z głębi jednostki, która jest osaczona przez tę sytuację pandemiczną, która się czuje wyalienowana od społeczności. Tu dotykamy oczywiście kwestii socjalizacji przez sztukę czy uspołeczniania, no ale to jest osobny wątek. 11 minut mamy do końca. Będziemy pomału zmierzać do podsumowań, a tych wątków jest bardzo dużo. Raz, te interdyscyplinarne działania, o których panowie mówili, to bardzo ciekawie zabrzmiało. Design, sztuka krajobrazu. Rektor Tabor mówił o tym również, że no inne kompetencje będą teraz po tej pandemii potrzebne, że nie tylko wiedza, ale też postawy. Dodać pewnie do tego należy kompetencje miękkie również. No to wobec tego, jaka kultura w misji uczelni już po tej pandemii? Jakie wyciągniemy z tych wszystkich słów choćby, które tutaj padły, z tych deklaracji wnioski? Co nas czeka? Trudno podsumować te wszystkie wątki, ale spróbujemy. Profesor Jerzy Lis. Wątków jest bardzo dużo i rzeczywiście mamy tak, pływamy tutaj w kulturze i sztuce. Łącząc
No i łączymy to po prostu w człowieku. Ja chcę przypomnieć albo pokazać motto naszego Wydziału Humanistycznego, który mówi, że za każdą technologią stoi człowiek. I człowiek tworzy technologię, więc to te elementy są nierozerwalne. Ale chcę powiedzieć o jednym, że wrócę jakby troszkę do tradycyjnej linii tych wszystkich technik zdalnych, które tutaj no nierozerwalnie zwiążą się z naszym tematem covidowym. Przecież my mówimy o przyszłości i tutaj panowie rektorzy, zarówno pan rektor Andrzej, jak i pan rektor Wojciech potwierdzą, że technika, technologia informatyczna tworzy nowe obszary twórczości. No mówiłem o tym LARPie, no ale przecież to on wynika z gier komputerowych, które są jakimś elementem twórczości. I nasza działalność Centrum Mediów, a takie centra mamy na każdej naszej uczelni, nowe możliwości odkrycia techniki przekazywania nie tylko wiedzy, ale także i przeżyć artystycznych, twórczości artystycznej są fantastyczne. To są filmy, to jest twórczość wideo, to są twórczość i to eksploduje teraz, ja to widzę, zwłaszcza tam, gdzie mamy ten styk informatyki mocny, nowymi możliwościami kreowania na odległość swoich pasji i swoich rozwiązań. Profesor Andrzej Bednarczyk, podsumowanie, co po tym wszystkim, po tym stanie, w którym się znaleźliśmy, sięgając po te wątki, które tutaj zostały dotknięte. Na pewno przede wszystkim to, co profesor Widłak wspomniał, jest fundamentalne w mojej ocenie. Okres pandemii uaktywnił w nas wiele pytań, których nie zadawaliśmy wcześniej. Stąd właśnie mówiłem o tym, że każdy młody człowiek, ale każdy człowiek pyta się, kim jestem, a my musimy redefiniować samych siebie, kim jesteśmy jako my, kim jesteśmy jako członkowie społeczeństwa i tak dalej. To jest cały czas bulgoce i to będzie bardzo mocno teraz wpływało na nas. Z jednej strony marzymy o tym, żebyśmy mogli spędzić wspólnie czas i po prostu się zabawić. Z drugiej strony pozostajemy sami z tymi pytaniami, które nie cichną w naszych głowach i musimy sobie znajdywać na nie odpowiedzi. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, w którym kierunku to pójdzie, bo to za daleko już zaszło, żeby mogło się cofnąć. Ja nie wierzę w to, że my wrócimy do stanu sprzed pandemii. To już jest niemożliwe do zrobienia. Faktycznie w międzyczasie technologie bardzo intensywnie się rozwijają. To jest rzecz oczywista. Ten rozwój technologiczny i to nasycenie naszego życia tymi technologiami powoduje, że sztuka zaczyna się rozglądać, bo jest bardzo pazerną i żarłoczną panią, chociaż piękną, jak o niej mówią, i anektuje kolejne przestrzenie, które nigdy sztuką nie były nazywane. Okazuje się, że nawet coś, co uważamy za czystą rozrywkę, jak na przykład komiks, staje się teraz miejscem zadawania poważnych pytań, ostrych pytań, podobnie gry wideo, wirtualne przestrzenie. To nie są rzeczy tylko do rozrywki, do tego, żeby spędzić miło czas, ale to są przestrzenie, w których sztuka się bardzo dobrze już rozkokosiła i my musimy i chcemy na to odpowiadać, a młodzi pytają się, przepraszam, u pana się uczy malarstwa? Tak. A jakiego malarstwa, czy malarstwo cyfrowe pan też uczy? To są rzeczy jakby dzisiaj już oczywiste pytania. Rektor Andrzej Białkiewicz, Politechnika Krakowska, jak ta misja będzie, ta trzecia misja Politechniki Krakowskiej związana z kulturą realizowana? Rozwój kulturalny naszej społeczności, wartości humanistyczne to niezwykle ważne czynniki. Wydaje się, że to, co spowodowała pandemia, te wszystkie rzeczy, które się teraz wydarzyły, rozwój cyfryzacji, inne ukierunkowanie człowieka, zapewne na to wpłynie, ale wydaje mi się, że trudno jest w tym momencie to w jakiś sposób taki ukierunkować i jednoznacznie zdefiniować. Myślę, że te dwa aspekty będą miały jakąś wypadkową.
rektor Sylwester Tabor, Uniwersytet Rolniczy. Co najmniej dwie rzeczy tutaj intrygująco zabrzmiały, to znaczy może nie tylko wiedza, ale również postawy, o czym pan mówił, no i dwa, ta sztuka krajobrazu. Dlaczego by nie w Krakowie? Ja właśnie uważam, że właśnie w Krakowie przede wszystkim, bo Kraków daje bardzo duże możliwości związane chociażby z tym, że jest to miasto zabytków, miasto historyczne i tutaj tym bardziej te sztuki architektoniczne muszą być bardzo wyrafinowane, robione w dbałości o to wszystko, co tutaj mamy, o te zasoby kultury. Ja dziś, tak, tradycja, ja mówię tak, myśmy realizowali niedawno taki projekt, który się nazywał Dziedzictwo Kulturowe Regionu, we współpracy oczywiście z zagranicznymi partnerami i tak dowiedziałem się właśnie, że jeszcze w latach 60., 70. poprzedniego wieku dziedzictwo kulturowe to się kojarzyło tylko z zabytkami. Nagle później pojawiło się otoczenie, czyli parki, przyroda. Później nagle przełomy wieków mamy już dziedzictwo niematerialne, czyli zaczyna się pojawiać tradycja w tym wszystkim. Nie? I to jest ta wrażliwość człowieka, ona się rozwija. Te nowoczesne technologie powodują to, że ta nasza wrażliwość jeszcze bardziej się rozwija. Ja kiedyś chodziłem do kina jako młody człowiek, student, obejrzeć dobry film, ale w pewnym momencie dotarła do mnie muzyka filmowa i dzisiaj jestem fanem muzyki filmowej. Ja uwielbiam muzykę, czyli jeszcze inna wrażliwość na to wszystko, co oglądam. Nie tylko obraz, ale dźwięk doszedł do tego. I ja mówię, każdy z nas się rozwija, przechodzi te etapy rozwoju i tak jest ze studentami. Dajmy studentom rozwijać swoją wrażliwość, stwarzajmy im warunki, a oni na pewno to wszystko wypełnią. No i na koniec profesor Wojciech Widłak, jak to Akademia teraz powinna decydować o jakich kompetencjach kulturowych, kapitale kulturowym, no bo widzimy, tych zmiennych jest dużo, mówił pan o tej zmianie technologicznej choćby. Tak, my w swojej misji mamy wpisane między innymi wychowywanie młodzieży muzycznej, ale przecież nie tylko przez nich, również w ogóle młodzieży i następnych pokoleń, w duchu prawdy i piękna. I powinniśmy to robić wszelkimi dostępnymi środkami, również tymi nowymi, a może przede wszystkim, które się pojawiają i które są najbardziej właśnie dostępne i najbliższe tym najmłodszym pokoleniom. Chciałbym zwrócić jeszcze też uwagę, że dopóki istnieje żywa kultura, dopóki jest uprawiana sztuka, dopóty my nie jesteśmy sami, tylko właśnie możemy to nasze życie przeżywać również wspólnotowo. A żywa muzyka, która jest uprawiana często właśnie z inicjatywy studentów na różnych, bardzo różnych przecież uczelniach, ona jest właśnie pasem transmisyjnym wartości, które są dla nas najważniejsze. W ten sposób przekazujemy te wartości następnym pokoleniom i w ten sposób również żyjemy w pełni tego naszego człowieczeństwa. Wspomniałem na samym początku, że Kraków oddycha kulturą. Tu jeszcze jest jedno ważne, żeby to powietrze nie było zatęchłe, ale świeże. I właśnie te kolejne roczniki młodzieży, które tak tłumnie przybywają do Krakowa, one wnoszą tę świeżość, która, myślę, jest tą naszą przyszłością. No i dodajmy, że to przewietrzanie również jest w panów rękach. Profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej, bardzo dziękuję. Profesor Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych. Dziękuję. Profesor Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy gospodarz. To tyle w ramach kolejnego programu z cyklu Godziny Rektorskie. Przypomnę, dziś ten program prosto z klubu Studio. Jacek Bańka, dziękuję. Do usłyszenia. Radio Kraków.